witajcie w moim nowym filmiku. Dzisiaj mam dla Was propozycję kolorowego makijażu, w którym postanowiłam wykorzystać kilka nowości, które ostatnio zakupiłam. Jeśli Wam się podoba taki makijaż, to zapraszam do oglądania dalej. Na twarz nakładam rozświetlacz w płynie z NYXa, Liquid Illuminator. Jest on w odcieniu takim złotawym, więc idealnie podkreśli opaleniznę. Następnie nakładam podkład z Urban Decay All Nighter w odcieniu 3 i mieszam go z NYXem Pro Foundation Mixer, tym białym, tak aby troszeczkę rozjaśnić ten podkład, ponieważ po kilku chwilach on ciemnieje. Następnie konturuję swoją twarz na mokro i używam do tego nowej paletki do konturowania z Make Up Revolution i używam takiego chłonnego odcienia, tak aby wykonturować sobie policzki, boki czoła oraz nos i wcieram ten produkt za pomocą pędzelka z Glam Brush. Wszystkie nazwy będziecie mieli pod spodem w opisie, jak zwykle. Pod oczy używam nowości, jest to korektor z Maybelline Eraser Eye, czyli taki, który ma zniwelować zmarszczki pod oczami i faktycznie zauważyłam, że wygładza bardzo ten obszar i przede wszystkim nie wysusza okolic pod oczami. Nakładam go taką ściętą gąbeczką. Nakładam też korektor na środek nosa i troszeczkę na czoło. Całość pudruję sypkim pudrem z RCMA. Przechodzę do malowania brwi. Będę używać pomady z Make Up Revolution w odcieniu Blond. Jest to taki chłodny odcień brązu, więc idealnie nadaje się zarówno dla blondynek, jak i dla brunetek. Następnie brwi utrwalam przezroczystym żelem z L'Oreal. I przechodzę do cieniowania. Do wymodelowania powieki będę używać cieni z Glam Shadows. Na początek załamanie powieki podkreślam cieniem o nazwie miodowy. Jest to taki brąz wpadający w pomarańcz. Załamanie pogłębiam przydymionym brązem. Teraz sięgam po czarną kredkę z Avonu i podkreślam nią linię rzęs. I następnie będę rozcierać tę kreskę pędzelkiem. Maluję również linię wodną. Do rozcierania kreski używam pędzelka marki e.l.f. Trochę więcej pisałam o tych pędzelkach na moim blogu, link znajdziecie pod spodem. Następnie zmieniam pędzelek na bardziej precyzyjny i jest to pędzelek Glam Brush. Te same kroki powtarzam przy dolnej linii rzęs. Moją rozdymioną kreskę przyciemniam dodatkowo takim ciemnym brązem z paletki Darks ze Slika.
pędzelkiem, którego używałam wcześniej, rozcieram jeszcze raz granice. Na ruchomą powiekę, tak mniej więcej do połowy, nakładam taki morski matowy cień, również z paletki ze Sleeka, i rozcieram granice. Aby wzmocnić efekt, nakładam na sam środek powieki taki bardziej turkusowy, intensywny cień z paletki Tropical Romance z My Secret i rozcieram ten cień palcem, tak aby nie było widać żadnych granic. Chcę, aby mój wewnętrzny kącik był bardziej intensywny, więc podkreślam go matowym brązem, którego wcześniej używałam. I przy okazji rozcieram granicę pomiędzy brązem a tym morskim cieniem. Dokładam jeszcze odrobinę tego turkusu z paletki z My Secret. I teraz cały czas używałam tych pędzelków z Elfa. Bardzo je lubię i mogę je polecić. Teraz używam miodowego cienia, ocieplając moje cieniowanie powyżej załamania. Dolną linię rzęs tak mniej więcej do połowy przyciemniam cieniem o nazwie Marsala z Glam Shadows. I nabierając odrobinę miodowego, rozcieram granice. Przy górnym załamaniu powieki nakładam jeszcze wewnętrzny kącik miodowego brązu. A turkusowy cień z paletki z My Secret nakładam mniejszym pędzelkiem w wewnętrzny kącik na dolnej powiece. Wewnętrzną i zewnętrzną część powieki łączę cieniem o nazwie Błękitny Burgund. Jest to taki fioletowy cień, który opalizuje na błękitny kolor. Wewnętrzne kąciki rozświetlam matowym cieniem z My Secret. W wewnętrznych kącikach mam już nałożony cień z Wet n Wild, taki połyskujący cień z brokatem w odcieniu Bleached. Później jeszcze go będę nakładać na sam środek powieki. Pierwszy raz używam tego cienia i nie jestem z niego zadowolona. Możecie przeczytać trochę więcej na ten temat na moim blogu. Tym samym matowym cieniem czyszczę granice cieniowania. Na dole w wewnętrznych kącikach nakładam połyskujący eyeliner z Golden Rose w odcieniu takim szafirowym. A wyżej nakładam srebrny eyeliner, również z Golden Rose. I przyszedł czas na wspominany wcześniej cień z Wet n Wild i nakładam go palcem na sam środek powieki. Rzęsy tuszuję maskarą z Estee Lauder Sumptuous Knockout Defining Lift and Fan Mascara. Bardzo lubię ten tusz, używam go ostatnio cały czas. Dolną linię wodną podkreślam kredką z Avonu w odcieniu Blue Navy.
Teraz przechodzę do konturowania twarzy. Używam paletki z Makeup Revolution Pro HD w odcieniu Medium Dark i łączę ze sobą kilka kolorów, tak aby uzyskać idealny odcień. Przyklejam sztuczne rzęsy i dziś używam Ardell Baby Wispies. Na kości policzkowe i środek twarzy nakładam rozświetlacz z My Secret Princess Dream. Na usta nakładam matową pomadkę z Golden Rose w odcieniu 15. I na to nakładam błyszczyk z NYXa w odcieniu creme brulee. I makijaż jest gotowy. Dajcie znać, czy podoba Wam się takie połączenie kolorystyczne. Zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich kolejnych filmikach. Pa!